No co, do uratowania. Przód chyba cały, jestem ciekaw, aż sobie zobaczę. Teraz pan polizał dupcie ładnie pośladki. Tak. Na najwyżej popalę kable, no trudno. I jeszcze dodatkowo mąkę, żeby się dupa nie zatarła. I wiadro melisy na uspokojenie. No nie. Witam was w kolejnym odcinku, kolejny dzień, kolejne przygody Gullivera. Nie wyspałem się dzisiaj. Śniły mi się takie pierdoły. Wczoraj podekscytowany tą elektryczną hulajnogą, którą widzieliście w poprzednim odcinku. Śniło mi się, że Maniek ją rozebrał na części. Kupił mi hulajnogę, rozebrał ją na części, zakopał ją na polu, a później... No niespodzianką było to, że mam znaleźć te wszystkie części na polu. No i żeby brzydko nie powiedzieć, no szukałem dzwonka północy do tej hulajnogi. Wszystko mnie rypie. Plecy mnie bolą od tego schylania. Wstałem po paru godzinach snu, jakbym przepracował z 12 godzin w kopalni. Wracam dzisiaj do garażu, dalej szlify przy bokserze, chcę podłączyć w końcu prąd. Nie ma tam jakiejś skomplikowanej elektryki, bo mały solar bez gniazda zewnętrznego, tak naprawdę tylko 12 V kabelki, żeby sobie podpiąć telefon, światełka, no i to tyle. No i zobaczymy, co dzień przyniesie. Taki standardowy vlog. Zapraszam was również serdecznie do zakupów u seniora Goblina świeżego miodku z własnej pasieki, bo tato już zrobił miodobrania i mówi, że na wiadrach już śpią, tyle tego było w tym roku. W pięknym miejscu mieszkamy, bardzo dużo pożytku, dlatego serdecznie was zapraszam, jeżeli ktoś chce miodzik z własnej pasieki, no to numer do seniora Goblina mojego taty macie po prawej stronie. Dzwonić, zamawiać, robią wysyłki na terenie Polski. Dziękuję wam przeogromnie w ich imieniu. No i tyle, zapraszam was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. Na start wlatuje Halford. Muszę kupić klemy do akumulatora i jakieś inne końcówki, bo tak prawdę mówiąc to przełomowy dzień dzisiaj. Pierwszy raz będę tak montował sam, zawsze gdzieś tam z pomocą Marka. W sensie, że przyjeżdżał do mnie, a teraz no muszę sam ogarnąć. Na najwyżej popalę kable, no trudno. Najlepiej się człowiek uczy na błędach. To co najważniejsze kupione. To co widzieliście na przewidce, czyli ten wózek, i wpadłem na taki pomysł, bo chciałem przerabiać, robić jakieś tam inne półki, dokupywać do tego później kółka. To będzie niesamowicie ciężkie, niewygodne. Może lepszym rozwiązaniem byłoby kupić po prostu kilka takich wózków i zrobić sobie poszczególne sekcje, elektryka, jakieś tam sprzątanie samochodu, narzędzia, bardziej pod stolarkę, dłuta, zainwestować te 2-3 stówki, kupić takich wózków kilka, ale będę mógł je przesuwać, wjeżdżać z nimi do tunelu. Mobilna rzecz, wygodna. Chyba tak zrobię, zaraz wejdę na internet i poszukam tych wózków, porównam sobie ceny i może coś zamówię, jeden albo dwa, i sprawdzę, czy mi to będzie pasowało, a później domówię więcej. Jedziemy na garaż. Wózków dostępnych na eBayu i na marketplace jest dosyć sporo, ale albo bardzo tanie, co też przekłada się na jakość, albo bardzo drogie. Nie udało mi się znaleźć nic po środku. Tutaj mamy 32 funty i 59 pensów. Dodatkowo jeszcze widzę u góry, że jest możliwość do kupienia dodatkowych kółek, bo te, które są w zestawie, no jakościowo myślę, że słabo i mogą nie wytrzymać tego ciężaru. Zresztą cienka blacha. No jestem ciekaw tego. Zamówię jeden. Nie spodziewam się jakiejś mega jakości, bo no cena mówi sama za siebie, ale na pewno się przyda nawet później do sprzątania samochodu, żeby jakieś gąbeczki, inne rzeczy, chemię do czyszczenia tapicerek i tak dalej sobie poukładać. To jest w miarę lekkie, więc może się to w tym przypadku sprawdzić. A co do narzędzi, to sobie sprawdzę, jak już przyjdzie ten wózek. No i wtedy podejmę decyzję, czy kupować coś droższego, czy to może zda egzamin. Także zamawiam. Kolejne zastrzały na miejscu. Do końca tygodnia tunel będzie gotowy, a jestem podekscytowany pomysłem z wózkami, bo tak jak mówiłem, mobilne, podzielę sobie na sekcje. No i nie mogę się tego doczekać. Zbuduję sobie kładkę z kontenera do samochodu i później na przykład będę robił elektrykę
wyjeżdżam wózeczkiem do środka, do samochodu. Ten rozmiar tego wózka, tam 60 parę centymetrów na 40, to też zaleta, bo mniejszy wózek, mogę sobie wjechać do środka, zrobić elektrykę, wszystko na miejscu, kable, peszle, końcówki. Czemu ja nie wpadłem wcześniej na ten pomysł? Pobudowałem takie wielkie stoły, zająłem tego miejsca, ciągle jest bałagan, a tutaj wózeczkiem cyk do środka. Zobaczymy, czy ten wózek zda egzamin, może dokupię do niego kółka albo zainwestuję w lepsze wózki, bo no niesamowita oszczędność czasu, a czas to pieniądz, więc zwróci się na pewno, no i ułatwi pracę przede wszystkim, mniej nerwów. Jak przyjdzie, no to rozpakujemy i będziemy dalej kombinować. Dobra, dla jednych prosta rzecz, dla mnie to jeszcze jest czarna magia tak naprawdę z tą elektryką. Uczę się tego wszystkiego, jak kupuję te wszystkie rzeczy, to jeszcze dodatkowo mąkę, żeby się dupa nie zatarła i wiadro melisy na uspokojenie. No nic, no co, próbuję to podłączać wszystko. Jakiś tam plan na to mam, z Markiem też się zdzwoniłem. Tą elektrykę się montuje zawsze w większości na końcu kampera i różnica pomiędzy jedną a drugą budową jest 1,5 miesiąca. Marek mi to wcześniej gdzieś tam ogarniał, teraz czas najwyższy się tego wszystkiego tak konkretnie nauczyć. No i ciężko jest później z 1,5 miesiąca do tyłu cofnąć się z tymi wszystkimi kablami, bo jest tego naprawdę moim zdaniem bardzo dużo. No, także zobaczymy. Biorę się. Solar podłączony, jak widać, działa wszystko jak należy. No i próba światełek. Hopsa. Wszystko działa. Jedna i druga strona. W ogóle tej kamery powinienem nie odpalać i najpierw sprawdzić, czy się komuś coś nie stało. Ale widzę, że samochód jest pusty. Mam nadzieję, zamknięty, no. Ale urwał, taki piękny Mercedes. No co, do uratowania. Przód chyba cały, jestem ciekaw, aż sobie zobaczę. Chociaż krawężnik jest, więc podejrzewam, że oberwał trochę przodem, ale poduchy nie strzeliły, więc do zrobienia. Polscy fachowcy ogarną. Zamówiłem Michę i to miejsce w Berslet wam serdecznie polecam, bo mają naprawdę dobre jedzenie. Wczoraj, w poniedziałki mają zamknięte, wczoraj byłem w innym miejscu, no i miałem porównanie, także świetna miejscowa. YouTube. Widzicie na nagraniu materiał pod elektrykę, no i koniec, czyli jakby zrobione. Panie, wiele talentów. Stolarka to ogarnia, tamto. A dla mnie droga przez mękę. Elektryka jest jakby elektryka jest częścią tych rzeczy, które, z którymi sobie nie radzę w własnej głowie. Mam jakąś blokadę. Boję się tego, pojawia się stres. Dzięki Markowi tak naprawdę te kilka kamperów było zrobione, bo on przyjeżdżał zawsze i pomagał mi przy tej... Pomagał. Robił tą elektrykę, ja mu gdzieś tam tylko przyglądałem się temu. Dzisiaj robiłem to sam, dzwoniłem do Marka przed, no i jego nieograniczona cierpliwość do mnie po raz kolejny pomogła, no bo nie potrafię niektórych rzeczy zrozumieć, ciężko, wracam do tego samego punktu, namacalnie musi mi pokazać, znaleźć jakąś skrzynkę z bezpiecznikami, tak, siak, dlaczego, no tych pytań jest mnóstwo, dla niektórych osób jest to prosta rzecz, nie muszą się nad tym zbyt wiele zastanawiać, u mnie się pojawia w głowie gdzieś tam jakiś po prostu problem, blokada, no i tyle. Dzisiaj się z tym uporałem, jestem z siebie niesamowicie zadowolony, bo kolejny krok do przodu, no i teraz już z zamkniętymi oczami wróciłbym do tego wszystkiego i skrócił czas pracy o parę godzin. Także nie kierujcie się zawsze tym, co jest na YouTubie, bo nie wszystko jest takie, pomimo tego, że jest coś proste, to ja też mam mnóstwo blokad, jakichś tam niepewności, chwil słabości i tak dalej, ale warto przełamywać te blokady i dbać o te osoby, które mają do was cierpliwość, są dobrymi nauczycielami i cały czas pchają was do przodu, bo ja zrezygnowałem dzisiaj z tego, powiedziałem Markowi, że nie dam rady, przyjeżdżam do ciebie, on nie, dasz radę, rób, dzwoń, no i skończone, także tyle, łapię za futer, no i zobaczymy co dalej.
No i tak wygląda kaczka z makaronem. Za chwilę wam wrzucę przebitkę, zobaczycie sobie, jak wyglądało to jedzenie z wczoraj. Tak to wygląda. Dobra, pojedzone. Szybki prysznic i do wyrka. Styrany jestem okropnie, także widzimy się jutro. Mamy dzień kolejny, no i na starcie złapię jakiś meal deal z Tesco Express. Nie ma się co tłumaczyć. Leniwy jestem ostatnio, nie chcę mi się gotować. A no i w końcu muszę te koszule do prasowania zawieźć, bo dalej leżą w aucie. Zapomniałem ostatnio. Mistrzostwo świata, patrzcie teraz. Kto to tu zostawił? To ma być wiata podbudowy kamperów, a nie poddożynki wiejskie. No pokończyli wczoraj, dzisiaj folia. Dlatego zostawili ten, nie wiem jak to nawet nazwać, ale jedno wiem na pewno. To jest informacja, że dzisiaj będzie koniec budowy tunelu, no i trzeba jechać po zgrzewkę browaru. Także dzisiaj 16-17 trzeba zrobić kurs do sklepu i uzbroić się w amunicję. Dobra, biorę się za stelaż pod łóżko. Jeszcze kilka tygodni temu narzekałem, że czekam za długo pomiędzy jedną a drugą budową, a teraz bokser gotowy. Jutro przyjeżdża sprinter, auto pod zamówienie, potem mam kolejne zamówienie. Renówka czeka od kilku tygodni, będę ją robił po godzinach pracy, godzinę, dwie dziennie plus weekendy, bo rozmawiałem z Karoliną, no i chyba wspólnie sobie zrobimy ten samochód pod jakieś krótkie weekendowe wyjazdy. Pani kierownik się zgodziła, mówi, że pomoże w weekendy wspólnie zbudować ten samochód, tak że będzie robiła kontrolę jakości, więc no myślę, że ten samochód będzie no wysokiej jakości i klasy zrobiony. Aleś teraz pan polizał dupcie ładnie pośladki. Także będzie w weekendy, ale o tym projekcie trochę później. Przydałoby się ktoś do pomocy tak naprawdę, do pracy przy tych projektach, ale dużo osób chce przyjechać z Polski, no i tutaj pojawia się problem z dokumentami, trzeba załatwić jakieś dojazdy, czyli samochód, mnóstwo kosztów, mieszkanie, zazwyczaj takie mieszkanie trzeba zapłacić też do przodu kilka stówek, także no ktoś na miejscu by się przydał, kto ma ochotę. Skończył się czas nagrywania i przerwała. Wracając jeszcze na szybko do tematu, to przydałby się ktoś na miejscu, albo ktoś, kto mieszka już w Wielkiej Brytanii, jest mobilny, ma samochód, chciałby coś zmienić w swoim życiu i przeprowadzić się tutaj w okolice Kent, to jak najbardziej, bo tracę mnóstwo czasu na przybudowie, na docinanie, szlifowanie, czasami są potrzebne jeszcze dwie łapy do tego, żeby na przykład wstawić razem okno i tak dalej. No i nie jest wcale wymagane jakieś doświadczenie do tej budowy, wszystko wytłumaczę na miejscu, także jak ktoś by chciał, to pisać na Facebooku Dawid Adamowski, może uda się kogoś zwerbować do tej mojej czeleści gobliniarskiej. A co do tematu łóżka, mnóstwo sposobów na to, żeby zrobić stelaż i metalowe, jakieś inne profile. Ja to robię na takich beleczkach, w sumie wchodzi 6, nie jest to jak nie wiadomo jak ciężkie, ja to jedną łapką podnoszę do góry. Zawsze w taki sposób, nie tak, większa wytrzymałość, sztywne. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś na to narzekał. Z tego co wiem, Marek też montuje w taki sposób. Tych kamperów już kilkadziesiąt zrobionych właśnie w taki sposób. No i na to idą jeszcze listwy. Pamiętajcie, ważna rzecz, żeby między tymi listwami zostawiać przerwy, bo materac musi oddychać. Jak położycie całą płytę na to, to po jakimś czasie może wam ten materac po prostu zapleśnieć. Śniadanie i obiad jednocześnie, bo rano wleciał jakiś tam shake proteinowy, parę bananów, a teraz sałatka, hopsa, to już wygląda trochę lepiej niż ta z tuńczykiem, dwa jajcy, no i kefirek. Ktoś tam pisał chyba, Krzychu Solo, pozdrówki dla ciebie o tym kefirze i pierdzeniu, to nie bez powodu ten kefir codziennie,
bo w kamperze robię przyciemnianie szyb metodą piecową. Zresztą bardzo droga usługa. O Jezu, tragedia. No nic, smacznego. W małym pudełku duży rozmiar materaca, ściśnięte to wszystko. Jak coś takiego sobie zamówicie, pamiętajcie, żeby nie otwierać tego nożem do tapet, tylko nożyczki i tą folię, i później jak wam ten materac wyciągniecie, rozłożycie i on nabierze już swoich rozmiarów, no to tak samo. Nie ciąć tego nożem, bo łatwo można ten materac uszkodzić. A co do konstrukcji pod łóżko, no to tak to wyszło. Belki, które widzieliście, 6 sztuk, pociąłem płytę 10 cm szerokości. Cała ta podstawa pod materac jest przykręcona do konstrukcji samochodu i z jednej i z drugiej strony, także nie ma możliwości, żeby to ruszyć. Mega stabilnie, sprawdza się to, także wyciągam materac, no i wskakuję już na swoje miejsce. Teraz pytanie za 100 punktów. Czy renóweczka po tak długim czasie, bo postała trochę, odpali? Odpala mnie bez powodu. Peugeotik gotowy. Ale przychodzi zadowolenie po takim długim czasie budowania. No coś niesamowitego. No i kolejną podjeżdżam. Mają jutro... Nie wiem nawet, czy zagrzałem świecę, czy nie. Nieważne. Kolejną podjeżdżam. Jutro mają mi przywieźć tego sprintera, tak jak mówiłem, ale nie wiem, czy będzie na tyle materiału. Na pewno będę musiał zrobić zakupy, więc będę sobie też w wolnym czasie grzebał przy tej renówce. Dlatego podjeżdżam. Akumulator był odłączony. No i co teraz? Nie wiem, czy jest jakaś strona internetowa, żeby rozkodować to radio. O, panie Jacku, może to. Na myśl mi przyszło, bo ja też tak zawsze robię w samochodach, że piszę albo zostawiam kartkę w takim miejscu. Dobra, ty to masz jednak głowę, panie Goblin. 5? Nie. Jak to? A nie, patrzę tutaj. A tu piszę do radia kod, czyli zły wpisałem. Czekajcie, jeszcze raz. Może samo się zatwierdzi, jak będzie poprawne. 0, 2, 8, 8, 0. Przeleciałem. No i jak to zatwierdzić? Jest! Czyli szóstką zatwierdziłem. Działa. Dobra, bo prawa autorskie. Rozkodowałem radio normalnie na antenie. Git. Także zawsze sobie piszcie coś takiego. Renóweczka stoi już na swoim miejscu, a ja łapię za lodówkę i jadę po jakieś napoje chłodzące. Złapałem rapa na szybko, bo dzisiaj jeszcze wyniki konkursu, więc lecę, szybko się wykąpię, bo nawet nie było czasu umyć łap i jem przez papier. Także odpalam live'a, wykąpię się. No i jutro kolejny dzień, kolejne zmagania z kontenerem. Śmieszą mnie czasami te komentarze, weź się za robotę i tak dalej. Ja człowiek z tym YouTube'em i budową tych kamperów jest praktycznie od rana do wieczora na nogach. Nie nagrywałem wam wcześniej takich vlogów jak te ostatnie, więc tego po prostu nie widać, ale no cieszy, że tyle się dzieje, człowiek nie myśli o jakichś pierdołach, rozwija się, uczy się nowej rzeczy, uśmiech jest na gębie, a przecież o to w życiu chodzi. Także dziękuję wam przeogromnie w tym odcinku, do kolejnego, trzymajcie się, hejka!